PM10, PM2,5, benzopiren, dwutlenek azotu to tylko niektóre z substancji, jakie codziennie wdychamy wraz z powietrzem, alarmują aktywiści warszawskiego alarmu smogowego. Ich bieg w maskach przez stolicę był żółtą kartką dla władz ratusza. Za wycinkę drzew i brak ograniczenia ruchu w centrum miasta. Konrad Warzocha. Sytuacja jest dramatyczna, ostrzegają specjaliści. Normy stężenia pyłów w metrze sześciennym powietrza w Śródmieściu przekraczane są 8-krotnie. ONZ mówi o tym, że nie można przekraczać 25 mikrometrów na metr sześcienny. U nas było 180, czyli to jakby pokazuje, jaka jest skala problemu. Dość powiedzieć, że mieszkaniec Warszawy umrze 2 lata wcześniej niż jego kolega z zachodu. No to są naprawdę straszne liczby, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego. Największy udział w tych smutnych statystykach mają samochody, których w stolicy przybywa z roku na rok. Brak obwodnicy, mała ilość parków i innych zielonych miejsc przy przewadze betonowych pustyni to kolejny problem. Warszawiacy oddychają trucizną nie tylko w centrum, ale też w innych bliższych centrum dzielnicach. Z zarządów Hanny Gronkiewicz-Wald zostało wyciętych 150 tysięcy drzew. Wycinanie drzew przy jednoczesnym braku ograniczania ruchu w centrum, no niestety prowadzi do katastrofy ekologicznej. Problem jest bardziej złożony. Nie wystarczy sadzić drzewa i wycofać ruch samochodowy z centrum. Złe nawyki zakorzenione są głęboko w nas, mieszkańcach Warszawy. Należałoby się zająć paleniem śmieci w domach, bo jakby te substancje, które my palimy, takie jak na przykład plastik, niektórzy palą, czy bardzo tanie paliwa, to niestety w atmosferze znajduje się przez setki lat. Członkowie warszawskiego alarmu smogowego pobiegli dziś, by zwrócić uwagę mieszkańców i urzędników na ten poważny problem. W przyszłości planują zorganizować swój własny bieg antysmogowy.